To, co za chwilę zrobi pani Dane. W ogóle śmiesznie to brzmi, pani Dane. Cześć, ja mam na imię Konrad i dzisiaj, no właśnie, państwo majewscy, pan Daniel i pani Marina? Marita, pani Marita. Część z was chciała, aby nagrać o nich filmik, żeby przeanalizować ich postawę, ich zachowanie, dlatego zapoznałem się z materiałem, gdzie wystąpili u Kuby Wojewódzkiego. Zacznijmy od początku, czyli od wejścia pana Daniela i pani Dane. Zwróćmy uwagę na ułożenie ręki pana Daniela. Jest ona zewnętrzną częścią w stronę... publiczności, w stronę kamer, prawda? Gdyby on miał tą rękę odwróconą, czyli ona pokazywałaby wewnętrzną część nadgarstka, byłby bardziej odebrany jako osoba delikatna, ale też jako osoba prawdomówna, nie jako osoba dominująca, tak jak jest w tym przypadku. Nawiążę teraz tak pokrótce do uścisków dłoni. Tutaj wziąłem pierwsze lepsze obrazki, w których mamy polityczne uściski dłoni. Osoba, która pokazuje zewnętrzną część dłoni, tutaj widzisz, jest odbierana jako osoba bardziej dominująca niż ta osoba, która ukazuje wewnętrzną część nadgarstka, ale to jest temat na osobny filmik. Wróćmy. Pan Daniel czuje się dość komfortowo w otoczeniu, jakim się aktualnie znajduje, czyli w programie pana Kuby Wojewódzkiego. Widać, że wypuszcza rękę pani Marity, aby mogła przywitać się z panem Kubą Wojewódzkim, dlatego też tak ją wypycha, dlatego też ona jako pierwsza się przywita, a następnie on. Kolejna oznaka tego, że dobrze się bawi, albo przynajmniej gra osobę, która się dobrze bawi, jest wyciągnięcie języka i pokazanie go do publiczności, czyli ukazanie się jako takiego wariata, że o, super. No zobaczmy, pani Marita tutaj jest o wiele bardziej stonowana, szła przez chwilę tyłem, no ale nie wykonała żadnego gestu w stronę publiczności poza uśmiechnięciem się. Ja nie znam się na twórczości państwa majewskich, co robią, z czego się utrzymują i tak dalej. Wiem jedynie, że pan Majewski miał ślub w dresie z panią Maritą i że pani Marita ma ponad 1 000 000 followersów na Instagramie. Na tym się w sumie kończy. A no i że wydali książkę, tyle wiem o nich. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że pan Daniel wydaje mi się jako taki bardzo ogarnięty gość, nawet jak siada, czasami ludzie, którzy ubierają się modnie czy też kontrowersyjnie, ale tak bardziej bym powiedział, że w stronę elegancji, zapomnieliby rozpiąć chociażby guzika od marynarki siadając na sofie. Tutaj pan Daniel o wszystkich takich rzeczach pamięta. Teraz możemy zauważyć, jak pan Daniel układa się w sofie, tak żeby mu było jeszcze bardziej wygodnie. To jest jedno z pierwszych ujęć, w których możemy zauważyć państwa majewskich razem. Wszyscy widzimy, że jej prawa ręka jest położona na oparciu sofy, jednak lewą ręką zasłania część swojego ciała, zasłania podbrzusze. Gdyby czuła się komfortowo i całkowicie swobodnie, to prawdopodobnie położyłaby tą rękę na kolanie pana Daniela, jednak tego nie robi. Z kolei pan Daniel siedzi w lekkim, no może nie lekkim, to jest dość dużym rozkroku, eskalując krocze, założył sobie ręce. To jest postawa komfortowa i bezpieczna dla niego. Zwróćmy uwagę na pana Tomasza Piątka, kiedy siedzi w pozycji niewygodnej, kiedy jest dość mocno wyprostowany. Prawa ręka wspiera się na prawym kolanie, natomiast lewa ręka wspiera się na sofie z zaciśniętymi rękami. Zazwyczaj, kiedy się opieramy, to właśnie mamy ręce opuszczone, palce są luźne, natomiast tutaj jest zaciśnięta pięść, co oznacza wysoki niepokój. Hey, mogę ci mówić Dane? Oczywiście. Powiedz mi Dane, woda. Od kiedy się tak nosi pończochy? Zalama, zalama.
Na tak dostałbyś bańkę. Co, o co to chodzi? Tak mi się podoba. Dwa lata temu miałam jeszcze większą szkitę, tylko że była brzydka szkita. Zalana. Pytanie było skierowane w stronę pani Marity, jednak co chwilę odpowiada za nią pan Daniel, więc przejmuje kontrolę nad całą rozmową. Są zestrojeni ze sobą, nawet w taki sam sposób reagują na to samo pytanie. I przymioty. Piękny. Brzydki. Dobrze. W tym miejscu widać amerykańską czwórkę, czyli ułożenie nóg w taki sposób, że kładziemy jedną nogę na drugą, zostawiając przestrzeń między udami. Oznaka dominacji. Tu możesz zauważyć posturę pani Marity. Widać, że jej głowa jest wciśnięta między ramiona. To może oznaczać, że czuje się nieswojo, czuje się niekomfortowo w tej sytuacji. Jeżeli ta sytuacja się powtarza i w innym środowisku również by tą samą postawę miała cały czas, można by się doszukiwać takiego zachowania, że jeżeli jak ktoś szybko rósł i wybijał się ponad rówieśników, to starał się tą głowę wcisnąć między swoje ramiona, aby obniżyć chciały się wyróżniać pośród rówieśników, to wciskały głowę między ramiona, aby zmniejszyć swoją taką wizualną objętość. No, ciężko mi to wytłumaczyć teraz, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Tak czy tak, w tej konkretnej sytuacji wygląda, że pani Dane nie czuje się komfortowo w tym miejscu. Z kolei pan Daniel siedzi sobie elegancko, jest wyprostowany, oparty o sofę, więc albo gra, albo faktycznie bardzo dobrze się czuję. Przepraszam cię, Daniel, ja tylko dochodzę. Przestań mi rzucać pedalskie zastrzeżenia. Uwaga, wykrywanie, czy to było kłamstwo. Jeżeli jest taka sytuacja, że my myślimy inaczej, czyli jeżeli pan Majewski chciałby ukryć prawdę, że nie pisał o pedalskich okularach w mediach społecznościowych, to jego wzrok byłby wbity w rozmówcę. Jeżeli albo jeszcze by były dwie inne sytuacje, czyli całkiem by wzrok był opuszczony, wodziłby nim gdzieś po studio, nie patrząc w oczy rozmówcy, unikając kontaktu wzrokowego, albo też by patrzył i nerwowo zrzucał go na boki. W tym wypadku starał się przypomnieć, a kiedy pani Dane mu zaczęła podawać ten konkretny przykład, kiedy użył tych słów, bo widocznie lepiej wiedziała, to pan Majewski odszukiwał to wspomnienie w swojej głowie. Zobaczmy. Co to masz do biegów? Ktokolwiek ci to pisał. Nie, to jest z twojego z Instagrama, z Facebooka. No niemożliwe, gdzie o okularach bym pisał, że mam pedalskie, gdzie o okularach będzie napisane. Było. Było. Różowe, okrągłe pedalskie. Widzieliście oczy? Odszukiwał to wspomnienie w swojej głowie. Zobaczmy jeszcze raz. Gdzie o okularach będzie napisane. Było. Było. Różowe, okrągłe pedalskie okulary. No więc co? Z kim ty jesteś? Właśnie. Tutaj jeszcze można było zauważyć oblizanie ust. Czasami jest to element stresu. W tej konkretnej sytuacji był to zwiastun, że chce powiedzieć coś, co ma rozbawić otoczenie. Było. Było. Różowe, okrągłe, pedalskie okulary. No więc co? Z kim ty jesteś? Właśnie. To co za chwilę zrobi pani Dane. W ogóle śmiesznie to brzmi, pani Day. To, co za chwilę zrobi pani Marita, to jest takie zachowanie, które często widać u kobiet. Jak facet je dotyka, tak drażni, zaczepia, narusza ich strefę, przez co one jakby chcą się uchronić przed łaskotaniem. Zobaczmy. Widzisz, odsunięcie się od tej osoby, przykurczenie i zasłonięcie ręką. Dej, jesteś inteligentna? Jestem inteligentna. Jesteś inteligentna? Dlaczego ludzie was piszą o tym, że jesteście durniami? Że jesteście głąbami, że jesteście głupkami? Dlaczego? O tobie piszą to samo, uważasz, że tak? Do takiego? O mnie tak piszą, czytałeś? Tak, ja czytam wszystko od kilku lat. Na mój temat? Jesteś większym idiotą ode mnie w social media. Naprawdę? No. Jest drugi... Dobry pojazd. Reklamy na super stronie. Dlatego trzeba zagrać jeszcze trochę przez 2 minuty w taką grę.
ludzi, którzy nas kochają. O tym się zapomina. Ty masz największą moc? Ty? Tak. Ależ ty jesteś... A ty jesteś narcyzką? Ale Kuba, no albo się nie przygotowałeś do programu, albo nie wiesz, o czym mówisz. W tym momencie można było zauważyć, że pan Daniel mówi całkiem serio. Ciśnienie krwi się podniosło, trzeba było zmienić swoje... A mnie to denerwuje, że ciągle wyskakuje to przyciemnienie. I musiał zmienić swoją pozycję. Czy to są wasze problemy? Nie są problemy. A patrzysz na mnie, no widzisz? Albo masz zezas. Boisz się mnie. Nie, no dobry pojazd numer dwa. O co chodzi? Mari, Marita. Kiedy już jest faktycznie powiedziane imię Dane, to przygryza wargi, czyli już jest w centrum uwagi, jest już dobrze. Pan Daniel poszedł w stronę dalszej dominacji, kładąc rękę na nogach i na ręce pani Marity. Tak więc jeżeli, no czasami jest tak, że rozmawiasz z kimś i położysz rękę na jakimś meblu, oprzesz się o futrynę w domu, wtedy zaznaczasz terytorium, że to, o co się opierasz, jakby należy do ciebie, że dobrze się też z tym czujesz, utożsamiasz. W tym wypadku to zachowanie pana Daniela... Ty cały czas uciekasz od swoich kompleksów? Tak. Oli. W tym miejscu widać, że pani Marita prowadzi dialog wewnętrzny. Ona zgadza się, utożsamia się z tym, co mówi Kuba Wojewódzki. To jest... Uciekasz od swoich kompleksów? Tak. Zdajesz się? Tak. To jest rodzaj terapii? Tak. Tak? I tatuaże, i wygląd, i siłownia. Zachowanie. Okay. Zachowanie. Okej. Okay. Tak. I tatuaże. Tak. I... Tak. Zdajesz się? To jest... Można zauważyć również delikatne podrygi głową, co oznacza, że zgadza się z tym. Mówimy twierdząco, a przeczymy głową, wtedy nie wierzymy w to, co chcemy przekazać. Natomiast w tej sytuacji widać spójność. I siłownia. Zachowanie. Okay. Pan Daniel przypomina mi tutaj jedną osobę. Poszukajmy. Chyba znalazłem jakieś koligacje. Przekleństwo. Okej. Okay. To jest nasz dom, który pozwala nam być wolnymi ludźmi. Mm-hmm. No i podbudowywać. Nawet nie wiesz, ile tysięcy wiadomości dziennie dostajemy, że pomogliśmy ludziom tylko tym, że jesteśmy stali. Ale to dlatego twierdzę, że wy jesteście istotni, bo jesteście komuś potrzebni. Może nie mnie, może nie Tomkowi, albo nawet na pewno nie Tomkowi. Ale patrząc na oglądalność tego odcinka, to my też będziemy potrzebni. Ty świnio. Dobry pojazd numer 3. No cóż, ja dziękuję ci serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wiem, że część z was będzie rozczarowana tym materiałem i że nie tego się spodziewali. Ja to w zupełności rozumiem. Są lepsze i gorsze filmiki. Tutaj mnie denerwowało na tej platformie, że nie można było sobie jechać w lewo, w prawo. Na klawiszach w sensie to bardzo ułatwia, też spowolnienia są. Tutaj chcę się zatrzymać i coś przeanalizować i co chwilę wyskakuje mi przyciemnienie z jakimś zakichanym tekstem. Tak więc przykro mi, ale mam nadzieję, że pozostałe albo następne filmiki będą się wam podobać. Tak więc zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeżeli ci się nie podobało, daj łapę w dół. Jeżeli ci się podobało, daj łapę w górę. Zapraszam również do zapoznania się z moją stroną internetową, która gdzieś tutaj może się wyskoczy. I do zobaczenia też tych innych filmów, które są warte uwagi. Nie przedłużam, dziękuję i do zobaczenia. Cześć!